Jak dowodzą brytyjscy psycholodzy, autorzy książki Why Women Have Sex, jest aż 237 powodów, dla których kobiety kochają się. I jednym z czołowych jest właśnie seks z obowiązku, seks z poczucia litości dla partnera, żeby mu już pomóc, ulżyć, albo też i z obawy, że znajdzie sobie kogoś innego. I mamy tutaj taki przykład z forum. Rozmawiałam ostatnio z przyjaciółką, ma 40, mąż, dwójka dzieci, seks regularny, przyjemność, jak określa, żadna. Czeka, aż się skończy, myśląc o obiedzie na jutro i zamknięcie roku w pracy. Pytam, po co? Dlaczego się zgadzasz? Mówi, bo wtedy w domu jest spokój, nie ma wrzasku, mąż czasem przytuli, czasem naczynia do zmywarki włoży. Dla mnie bardzo smutna opowieść, czy to jest reguła? Czy to jest reguła? Bywa. Czasami tak. Bywa to regułą. Seks zaczyna być traktowany jako na przykład posprzątanie mieszkania albo ugotowanie obiadu, czyli zrobienie czegoś fajnego, co wpisze się na listę plusów. Dla mojego związku można to popatrzeć przychylnym okiem. Ale to jest zła droga. No czemu? To jest zła droga. Jest święty spokój w domu, mąż posprząta, wyniesie śmieci, ugotuje obiad. No, czyż nie ma lepszego sposobu? Pod kątem satysfakcji seksualnej to jest tragiczna droga, bo gdzieś tam badania też dowodzą, że Polacy kochają się faktycznie raz w tygodniu. Zwykle przed albo po panoramie w sobotę. To jest tragedia, bo ta kobieta już od środy myśli, ojej, już niedługo sobota. W piątek myśli, no tak, jutro jest sobota, jutro będę musiała, no możliwe, że nawet dwa razy. Tragedia. Ona nie ma z tego przyjemności. Ona myślami jest gdzie indziej, ona myślami pewnie jest zupełnie gdzie indziej. Zamyka rok w pracy. Tak, na przykład zamyka rok w pracy. A tutaj jest ten partner, no, który no, ma swoje potrzeby, no trzeba go zrozumieć, prawda? To jest zła droga. Ta kobieta nie będzie miała orgazmów, ta kobieta nie będzie się cieszyła tym seksem. Nie wiem, czy taki rodzaj bliskości będzie też budował bliskość między nimi. Nie jestem pewien. No wiesz, no to jest smutne, że może na pewnym etapie związku wypala się namiętność i odbębniamy ten seks, tak? I jakby pewnie są różne sposoby terapeutyczne, rozmowa, tak? Ale generalnie sprowadza się do tego, znaczy wiesz, może ja jestem romantyczką, ale wydaje mi się, że jak już nie ma ognia, to no to kiepsko, to jakby niewiele można z tym zrobić, tak? No jakby rozmową nie przywrócimy ognia, czy namiętności parze, tak? Czy w związku. Wiesz co, ciężko jest pewnie rozmową przywrócić taki ogień, ale rozmową można poznać swoje oczekiwania. Obydwoje mogą stwierdzić, okej, okay, ja bym chciał na takim etapie mojego życia tego, ona może powiedzieć, czego ona oczekuje. Często w tym seksie takim małżeńskim, zaplanowanym, okej, okay, o tej godzinie się kładziemy, dobrze, teraz tutaj on robi to, ona to, dochodzi do seksu, fajnie. Zapominamy trochę o potrzebach obydwu osób. Nawet jeśli to jest tak, że jego punktem honoru jest jej orgazm, fajnie, jeśli tak jest, chociaż rzadko tak bywa, to zapominają trochę o tym, że ten seks może być czymś więcej tak naprawdę. Ten seks w jakiś sposób buduje ich bliskość, bo w momencie, kiedy nie ma takiej bliskości między partnerami, myślę, że w takiej relacji bez seksu może być im bardzo ciężko. Więc w tym momencie myślę, że przede wszystkim poznanie swoich oczekiwań w tym seksie, bo może się okazać, że ona stwierdzi, no tak, ale wiesz co, bo to jest tak, że nie ma gry wstępnej, mnie to boli, nie wiem, ja nie zdążę jakoś się nakręcić, się podniecić. To jest za szybko, to jest tak, jak ty chcesz, a nie tak, jak ja chcę. Wystarczy czasami wtedy zainwestować trochę w to, żeby, nie wiem, było przyjemnie, żeby była ta gra wstępna, żeby kobieta zdążyła jakoś złapać odpowiednią temperaturę, żeby, nie wiem, pojawiła się lubrykacja. To jest ważne. Często nie pamiętamy i nie mówimy o tym, no jejku, ona nie chce po prostu. Myślę, że to jest chyba najgorsze, co może być. Właśnie zabija namiętność, jakieś takie spontaniczne zachowania. Nie spotkałem się z takim procederem, więc nie mam bladego pojęcia, co mogę o tym myśleć. To ma być przyjemność, nie obowiązek. No ewentualnie można wtedy lecieć na ręcznym. Należy rozmawiać i jakoś wyjść z tej sytuacji. Nie ma chyba nic gorszego, tak mi się wydaje, że jakieś takie poczucie obowiązku, że musimy. Właśnie.
właśnie tutaj jedna z pań zaproponowała, żeby wziąć naręczny w sytuacji oczywiście pod warunkiem, kiedy kochamy partnera, tak obie strony dbają o swoje potrzeby. No właśnie, bo jeszcze nie rozmawialiśmy o takiej sytuacji, takim wariancie, kiedy jest miłość, wszystko jest fajnie, no tylko po prostu czasem zwyczajnie po ludzku nie ma tej ochoty, no bo jesteśmy zmęczeni, no różnie to bywa. Właśnie, jakie są triki, żeby jakoś wtedy pomóc partnerowi i żeby go zaspokoić? Myślę sobie, że w przypadku, kiedy jedna ze stron chce bardzo, druga chwilowo nie ma ochoty, warto się zastanowić, z czego ten brak ochoty wynika. Jeśli jest tak, że na przykład partner nie ma ochoty, weźmy w tą stronę, pójdźmy, bo jest przepracowany, zmęczony, zestresowany, ma zmiany w firmie, zamknięcie roku i tak dalej, to może warto, rozumiejąc te racje, w jakiś sposób zmienić taktykę, tak? Jeśli mówimy o partnerce, która szuka takiego zaspokojenia też dla siebie, bo tutaj też można pójść w dwie strony, tak? Partnerka może myśleć, no tak, ja chciałabym ten seks, bo chciałabym być zaspokojona, albo może sobie myśleć, tak jak matka Polka, no mój partner potrzebuje zaspokojenia w tym wszystkim. Rzucam siaty i tak, idę. Jeśli myśli sobie, no mój partner potrzebuje zaspokojenia, no to pewnie wiele mu nie potrzeba, że tak powiem, w tym całym stresie, w tym całym zmęczeniu i napięciu, i to w jakiś sposób może obniżyć jego napięcie. Czy to jakaś stymulacja oralna, manualna, czy jakakolwiek inna, z tym, że no, niewiele ta partnerka w tym czasie użyje. Nie wiem, czy to zbuduje jej jakąś bliskość i relację. Może w jakiś sposób tak, ale no, jej potrzeby raczej nie zostaną zaspokojone, chyba że jej potrzebą na tym etapie jest zaspokojenie partnera, tak może być, ale nie dajmy się oszukać, no tak nie może być cały czas. Mhm. Więc myślę sobie, że tutaj jeśli partnerka myślałaby o sobie, o swoich potrzebach, no to powinna w jakiś sposób zainwestować kolejny raz w rozmowę. Czasami mówi się o seksownej bieliznie, fajnym jedzeniu i tak dalej. Pewnie tak, ale to trochę może spinać. To trochę może powodować taką sytuację, no dobrze, no więc już mamy ten czas dla siebie, już są te świece, no dobrze, to prawdopodobnie dojdzie do seksu. Ja bym nie proponował, żeby to było jakoś na siłę. Często pamiętamy te sytuacje w swoim seksie, w swoim związku, kiedy właśnie było namiętnie, kiedy było bez planowania, kiedy było w dziwnym miejscu i w jakiś dziwny sposób. Te wszystkie momenty przy świecach pewnie też są fajne, ale w jakiś sposób oklepane. Chyba, tak, szybciej uciekają. Bardzo mi się podoba puenta naszej rozmowy. Kochajcie się w dziwnych miejscach. Dziękuję Ci bardzo, Daniel, za spotkanie. Ja również dziękuję Ci. Do zobaczenia w następnym programie.